Ja też chciałam coś, ja chciałam powiedzieć, znaczy przyznać się do czegoś. Wczoraj dopiero doszło do mnie, dotarło, że ja nie modliłam się do Boga z miłości, że robiłam to z obowiązku, bo jestem w kościele, to trzeba, ale to nie było z mojej miłości. Zauważyłam to, bo ciężko było mi wstawać rano, żeby modlić się, zrobić sobie komorę tak, jak ja chcę. Zaczynały być w ogóle, nie robiłam tego, robiłam to jakoś tam, miałam bardzo jakoś, czas mi się w ogóle, nie miałam jakby czasu na to. Ale słuchałam ostatnio właśnie nauczeń Tomka, bo powiedział, żebym posłuchała, kim jestem. I on gdzieś tam mówi o tym, że mam nie robić tego z obowiązku. I dotarło do mnie, że ja to robię z obowiązku. I wczoraj też rozmawialiśmy o tym, że z miłości trzeba to robić. Doszło do mnie właśnie też, że to nie było w ogóle z miłości. I chciałam się do tego przyznać, bo jak się powie grzech, to już go nie ma, prawda? Amen. Tak, to tak, to chciałam, ale to nie koniec. Już mi w ogóle dzisiaj zaprosiłam Boga do tego swojego bałaganu, tak jak rozmawialiśmy wczoraj. W ogóle dzisiaj zupełnie inaczej mi było na tym uwielbieniu. Jakiegoś tak luźno, bez jakiejś spiny, bez oglądania się na tych ludzi, czy patrzą, czy nie patrzą w ogóle. Wow, no o dobra. To teraz chcę wam powiedzieć taką fajną rzecz, że chciałam wam powiedzieć, że jestem z wami rok czasu. Amen. Tak, jestem z wami rok czasu i ogólnie dziękuję Bogu za to, że jestem tutaj, że mogę nazwać to miejsce swoim domem, a was moją rodziną. Dziękuję. Aleluja. Naprawdę. Nie chcę. Jestem wrażliwa, jestem, bardzo mnie to cieszy, że mam przyjaciół, mam rodzinę. W końcu coś prawdziwego mam, a nie tak jak było wcześniej. Cieszę się, że jestem tutaj, że nie musiałam nigdzie błądzić po żadnych innych kościołach. Znaczy nie obrażam tych kościołów, ale cieszę się, że jestem po prostu tutaj. I dziękuję wam za was, że jesteście też. Dziękuję.